telefon milczy od wczoraj. Spod nóg usuwa się ziemia. A może już tu nie mieszkam, a może wcale mnie nie ma. On nie domyśla się nawet, że coraz mniej rzucam cienia. Tak jakby coś się skończyło, na przykład śmieszne złudzenia. Smak, zapach, dotyk, zawrót głowy, okno przez które patrzę. To przecież nie są żadne dowody, że jestem, że będę zawsze. Smak, zapach, dotyk, zawrót głowy, okno przez które patrzę. To przecież nie są żadne dowody, że jestem. I listy już nie przychodzą, i nikt już tu nie zagląda. A puste krzesła, pokoje zagarnia cisza ogromna. Papieros, małe światełko, w ciemności sygnał, że jestem. Co się wydarzy, gdy zgaśnie, czy wtedy będę tu jeszcze? Smak, zapach, dotyk, zawrót głowy, okno przez które patrzę. To przecież nie są żadne dowody, że jestem, że będę zawsze. Smak, zapach, dotyk, zawrót głowy, okno przez które patrzę. To przecież nie są żadne dowody, że jestem. Ty, panie, też nic nie mówisz, niebo jest szare i gładkie. Czy kiedyś stamtąd z wysoka patrzyłeś na mnie naprawdę? Chyba mnie nie doceniasz. Na przykład zniknę powoli bez twojego spojrzenia. Smak, zapach, dotyk, zawrót głowy, okno przez które patrzę. To przecież nie są żadne dowody, że jestem, że będę zawsze. Smak, zapach, dotyk, zawrót głowy, okno przez które patrzę. To przecież piosenką Znikanie w wykonaniu Ani Biniek rozpoczynamy nasze 474. wydanie audycji Radia RTM Staszic. Witam wszystkich słuchaczy. Taki refleksyjny nastrój po dniach bardzo smutnych, jakie przeżyliśmy pod koniec minionego tygodnia. Rozpoczynamy obszerny, bardzo obszerny reportaż, który przygotowałem razem z Łukaszem Janickim z koncertu finałowego 27. edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ten koncert był podsumowaniem akcji wolontariuszy w naszym mieście i w naszym powiecie. Wystąpiły zespoły, które w czasie tego 6-godzinnego koncertu dołączyły się do tej wspaniałej akcji zbierania środków dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym reportażu usłyszymy występy Teatru Piosenki Młyn, Marysi Maćka Łyko, zespołu Gocha, zespołu Ulica 30 oraz na zakończenie zespołu Pruderia. Występ zespołu Pruderia poprzedzi relacja z licytacji głównej nagrody małego Fiata 126P. Tak więc zapraszam na finałowy koncert 27. edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Hrubieszowie. Sala Hrubieszowskiego Domu Kultury już powoli wypełnia się widzami kolejnego 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Finału, który odbywa się w naszym mieście, bo sztab Hrubieszowski sztab działa już od wielu lat i każdego roku jest coraz więcej wolontariuszy, coraz więcej sponsorów. Scena, na której dominują czerwone serduszka, znak rozpoznawczy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ale to, co najciekawsze, to, co najważniejsze, to, co będzie budziło największą emocję, główna nagroda do wylicytowania, mały Fiat 126P nowiutki,
Wygląda jak z igły, zielony kolor karoserii, oczywiście przystrojony logiem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Czerwonymi balonikami w kształcie serduszek. Ciekawe, kto w tym roku wylicytuje tą niesamowitą nagrodę. Kochani, kochani, bardzo serdecznie wszystkich witam na 27. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ten rok jest wyjątkowy. Słuchajcie, my jako sztab działający przy Hrubieszowskim Domu Kultury nie musieliśmy nikogo prosić o to, żebyście zechcieli z nami zagrać po raz 27. Jestem bardzo dumna z tego, że mieszkańcy miasta Hrubieszowa mają tak wielkie serca. To, co dostaliśmy na licytację, to po prostu przeszło nasze najmniejsze oczekiwania, dlatego bardzo serdecznie Wam wszystkim teraz dziękujemy. Ja o wszystkim będę w trakcie koncertu informować. I kochani, dodatkową rzeczą, która się zdarzyła w naszym mieście, to to, że mogliśmy już od 19 grudnia zbierać w miejscach do tak zwanych puszek stacjonarnych. 10 firm nam się zgłosiło, to znaczy w sumie 7 firm i 3 urzędy. Bo jak wiecie, jak śledzicie naszego Facebooka sztabowego, to w tym roku mamy tak zwany samorząd bez focha, ponieważ 27 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Pomaganie jest dziecinie proste, gramy dla dzieci małych i bez focha na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Dlatego też nasze urzędy postanowiły właśnie przyłączyć się do akcji i będą atrakcje z tym związane, a dlatego teraz chciałabym bardzo serdecznie na scenę zaprosić naszego włodarza, panią burmistrz Martę Majewską, o parę słów i bardzo serdecznie też witam starostę powiatu hrubieszowskiego, panią Marylę Symczuk. Brawa dla nich, ponieważ dzięki tym paniom naprawdę cały nasz powiat przyłączył się do tego, żeby dzisiaj było bardzo atrakcyjnie. A co będzie, to się dowiemy. Także witamy serdecznie. Prosimy o parę słów. Siema Hrubieszów. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie się cieszę, że tylu z Państwa przybyło. Myślę, że jeszcze wielu przybędzie. Bez focha, szanowni Państwo, mówią, że foch to drugie imię kobiet. W związku z tym postanowiłyśmy udowodnić wszystkim, że to nie jest do końca prawda, choć i taka przywara czasem nam się przydaje. Myślę, że Panie najwięcej o tym wiedzą, ale nie tym razem. Szanowni Państwo, gram bez focha i bardzo się cieszę, że mogłyśmy tutaj wziąć udział wspólnie z panią starostą i w tym wielkim przedsięwzięciu. Szanowni Państwo, Pan Bóg daje ludziom różne talenty. Wielu szczęśliwcom daje talent muzyczny do grania, do śpiewania. Kochani, ale jest jedna, jedyna orkiestra na świecie, w której mogą grać nawet ci, którzy tych talentów nie mają, wszyscy. Największa, najliczniejsza, najgłośniejsza orkiestra na świecie i orkiestra, która gra już od 27 lat i będzie grała do końca świata i o jeden dzień dłużej. Kochani, zachęcam wszystkich, aby swoje serduszka otworzyli i nie tylko serduszka. Zapraszamy do licytacji, ale przede wszystkim życzę Państwu naprawdę dobrej zabawy. Dziękujemy bardzo, prosimy o gorące brawa. Kochani, dzisiaj te brawa to się należą Wam wszystkim. Bo to, że jesteście tutaj, to znaczy, że na pewno uda nam się pobić rekord z ubiegłego roku, a przypomnę, że w tamtym roku uzbieraliśmy 33 924 zł 24 grosze. To jest naprawdę wspaniały rekord, jeśli chodzi o nasze miasto i o nasz powiat. Powiem, że nasz szpital hrubieszowski dostał sprzętu na ponad 600 tysięcy, więc tego też jesteśmy bardzo dumni i wierzymy w to, że to granie ma sens. I kochani, ja tylko wspomnę, bo mam nadzieję, że większość z Państwa śledzicie nasz Facebook i tam wrzucaliśmy informacje dotyczące tego, co będzie można dzisiaj wylicytować. Oczywiście tradycją Hrubieszowskiej Orkiestry stało się, że mamy do wylicytowania maluszka, ale o nim potem. Oczywiście jak widzicie, tu są przepiękne mebelki, jest też gitara, jest sprzęt muzyczny, mamy bardzo dużo ciekawych gadżetów na zapleczu tutaj naszej sceny, bardzo dużo biżuterii. Ciekawe są rzeczy do wylicytowania. Dodatkowo atrakcje, które nam tutaj towarzyszą przy 27 finale, to jest mini kiermasz przedmiotów od darczyńców.
Was tak dużo się osób zgłaszało z różnymi rzeczami, więc ten koncert pewnie trwałby do późnych godzin nocnych, dlatego też Państwo możecie w wolnych chwilach po prostu zobaczyć, co mamy tutaj na przywejściu na widownię. Tam też można sobie po prostu coś wylicytować i też jakby rzucić jakiś grosz do wspólnej puszki. Dodatkowo w Wertkowicach odbywa się turniej Grand Prix w tenisie stołowym z inicjatywy pana Zbigniewa Krawczuka, a zorganizowały to UKS Grot Wertkowice i UKS Ogólniak Hrubieszów. Na naszym lodowisku miejskim jest mini turniej w hokeja z inicjatywy pana Mirosława Dąbrowskiego, a pilotuje to UKS Grześ. Dodatkowo mamy giełdę plakatów filmowych od Kino Plon Hrubieszów. To wszystko, jeżeli ktoś jest fanem filmów, to możecie też po prostu w międzyczasie udać się tutaj do naszej szatni. Tam są rozłożone plakaty i każdy może sobie wybrać to, co go interesuje. I dodatkowo mamy jeszcze oczywiście samorząd bez focha, czyli jak wiecie, ktoś z Was może być burmistrzem lub starostą. No właśnie, ciekawa jestem. To nie jest takie łatwe zadanie, ale na pewno będzie można to wylicytować. Kochani, na razie tyle, a teraz chciałabym, żeby ten nasz koncert rozpoczął bardzo znany nasz Hrubieszowski Teatr Piosenki Młyn. Gorące brawa dla nich. Chłopaki, czy już jesteście? Tak, artyści są już gotowi, kochani, bo u nas już po prostu ta atmosfera orkiestry trwa. I tu Tomasz Brunowski, fortepian i śpiew. Adam Szabat, śpiew. Agata Jarmusz, śpiew. Małgorzata Nazar, Andrzej Pakuła. Marek Malec, perkusja. Leszek Sarafin, bas. I Waldek Kondraciuk, gitara. Teatr Piosenki Młyn. Hej, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Zawsze pierwszemu jest najtrudniej, bo musi was rozgrzać do czerwoności. Zobaczymy, czy nam się uda. Na pewno zespoły po nas będą nieco głośniejsze, będą miały więcej decybeli, ale spróbujemy was wkręcić i zrobić fajny klimat. Zanim się Waldek jeszcze nastroi, ja może dodam, że zespół, nasza grupa Młyn jest już po 3 nagraniach płyt wydane, łącznie ze śpiewnikiem, tak więc dzisiaj na pewno ktoś będzie szczęśliwcem i wylicytuje taki komplecik. Już, Walduś? Już, kochani, bo tu były próby różnych zespołów i za chwileczkę kolega się dostroi. Kochani, ja tylko powiem, że między innymi tutaj w Hrubieszowie kilka dosłownie godzin temu, 2 godziny temu też taka wspaniała grupa Morsów miała swój udział. Ktoś widział? O właśnie, były osoby, było troszeczkę zimno, ale to tylko tym, którzy stali i podziwiali. Bo ci, którzy się kąpali, to naprawdę gorąca atmosferka. Też zbierano do puszeczek, tak więc akcja się już rozkręciła jakieś tam 2 godzinki temu nad huczwą. I a propos właśnie huczwy, to mamy piknik w kolorach sepi Teatru Piosenki Młyn. Hrubieszowskie kamienice, fotografie z bladym licem, Klinkierowa okolica przy ulicach Żeromskiego, Gwernickiego, Słowackiego i Wesoła, kaganeczkiem olejowym oświetlona. Na brzegu Huczwy piknikowanie, nimfy wodne nocą niosą dobrą wieść. Tam nad Burzanie schludnie odziani, gdzie bąblerka chłopskie jadło słychać hej. Hrubieszowskie kamienice, fotografie z bladym licem, Linkierowa okolica przy ulicach Żeromskiego, Wernickiego, Słowackiego i Wesoła, kaganeczkiem olejowym oświetlona. W dźwiękach dorożki, stukotach koni, wśród latarni naftowych i świec widać bal. Orkiestra konna
żwawo przygrywa. A mieszczanie ze Stankretem krzyczą hej. Lubieszowskie kamienice, fotografie z bladym licem, Hinkierowa okolica przy ulicach Żeromskiego, Wernickiego, Słowackiego i Wesoła kaganeczkiem olejowym. Hinkierowa okolica przy ulicach Żeromskiego, Wernickiego, Słowackiego i Wesoła kaganeczkiem olejowym oświetlona. Spacerem w deszczu dzisiaj skąpany szukam miejsca, szukam ulic, które znam. Tylko melodie w sercu zostały, resztę wspomnień w mętnej sepii przyćmił czas. Drodzy Państwo, to jest utwór z najnowszego naszego programu, który się nazywa Pamięć Twojego Podwórka, który robiliśmy wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną. Pełna Pamięć Twojego Podwórka to jest pełny tytuł tego projektu. Pamięć Twojego Podwórka, tytuł naszego programu. Zagramy jeszcze 3 utwory z tego programu. Zapraszamy serdecznie do wysłuchania. Dykteryjka o Placu Wolności. W kilku stopniach opadam w dół na klinkier na Placu Wolności. Ukradkiem czmycha spłoszony kot, co się w rynsztoku rozgościł. Dorożka żbatem konia gna, rozpędza przechodniów na boki. A Żyd zachwala specjały, bo nie znajdziesz lepszych jak świat szeroki. To czy jawa, mówić czy gadać, człowiekowi człowiek historię chce opowiadać. Z kościoła słychać rytmiczny dzwon, co miesza się z głosem przekupki. Skarczmy łajdacki wychynął tłum, dopóty bal, póki wódki. A stary kioskarz podkręcił wąs, bo wciąż mu nie obce podniety. Drewniany chodnik jak serce drga, gdy smuklą się na nim, gdy prężą kobiety. Sen to czy jawa, mówić czy gadać, człowiekowi człowiek historię chce
opowiadać. Uściutki chłopiec zapłakał w garść, nurkując wnet pod ekwiparzem. Pies uciekł z rana i nie ma psa, a miasto wszak stoi rakarzem. Słońce się kryje za najwyższy dach, jak dziewica w przesadnej skromności. Zamykam album, odkładam go, noc nastała na Placu Wolności. Sen to czy ja mam mówić czy gadać? Człowiekowi człowiek historię chce. Sen to czy ja mam mówić czy gadać? Człowiekowi człowiek historię chce. Sen to czy ja mówić czy gadać? Człowiekowi człowiek historię chce opowiadać. Kochani, kolejny utwór to Kolejka wąskotorowa. Na pewno część z Państwa pamięta kolej wąskotorową, która się mieści do dzisiaj jeszcze na ulicy Grabowieckiej. Co prawda nic już tam nie ma poza budynkami, ale historię można było po latach przenieść na papier i tak specjalnie dla Państwa, żebyście nieco poznali kawał fajnej historii, zabawnej. Na dworcu tłoczno jest i gwar odlecha, w kolejce stoja, kasa znowu przerwę ma. A na peronie z udanymi zakupami do domu wraca naszej całej wioski klan. Głos zawiadowcy przez megafon wnet rozbrzmiewa, bełkoce zwolna, jakby kluski w ustach miał. Ale się zebrał i w tych kilku prostych słowach powiedział: peron pierwszy, a tor numer dwa. Proszę wsiadać, drzwi zamykać. Odjazd! Do przodu parabuch, parabuch. Temperatura w górę, koła w ruch. Po wąskich torach rusza, stuka tu, stuka tam. Para z komina bucha, pędzi ile sił. Taki huk, taki puch. Po szynach się porusza i ten gwizd, i ten świst wlatuje nam do ucha. Ajajaj, ajajaj, aż nagle hamowanie ktoś zakręcił stop. Wnet wszyscy naraz w drzwiach klinują swoje brzuchy. W pierwszym wagonie krzyko miejsce, istny cyrk. Niech wreszcie pociąg wąskim torem z nami ruszy, nim nas przybędzie słychać gdzieś w oddali krzyk. Ten pan przy oknie, ten co czyta Sztandar Ludu, wzrok potajemnie chowa za gazetą swą. I podsłuchując, o czym tutaj jest rozmowa, notuje skrupulatnie każdy słowa głos. Proszę wsiadać, drzwi zamykać. Odjazd! Do przodu parabuch, parabuch. Temperatura w górę, koła w ruch. Koła w ruch, po wąskich torach rusza, stuka tu, stuka tam. Para z komina bucha, pędzi ile sił. I taki huk, taki puch, po szynach się porusza. I ten gwizd, i ten świst wlatuje nam do ucha. Ajajaj, ajajaj, aż nagle hamowanie ktoś zakręcił stop. Gdy pociąg ruszył, wszyscy się porozsiadali. Konduktor bilet sprawdził, dziurkę zrobił mu. Jedzenia, stosy wszyscy już powyciągali i konsumują, widząc z okna pierwszy most. Tam gdzieś w oddali chłop na polu konno orze, a ja już traktor mam, po chwale panu się.
Takie rozmowy słychać w zielonym wagonie, by czas uciekał nam w podróży w siną dal. Stacja Brodzica, trochę wsiadać, drzwi zamykać. Odjazd! Do przodu, para buch, para buch. Temperatura w górę, koła w ruch, koła w ruch. Po wąskich torach rusza, stuka tu, stuka tam. Para z komina bucha, pędzi ile sił. I taki huk, taki buch, bo szyna się porusza. I ten gwizd, i ten świst wlatuje na mucha, jajaj, jajaj, jaj. Aż nagle hamowanie ktoś zakręcił stop. I para buch, para buch, temperatura w górę, koła w ruch, po wąskich torach rusza, stuka tu, stuka tam. Para z komina bucha, będzie ile sił. I taki huk, taki puch, bo szynak się porusza. I ten gwizd, i ten świst latuje na mucha, jajaj, jajaj. Aż nagle hamowanie ktoś zakręcił stop. Ze słów co dzień po dniu szarym malują, niech wydobędę ducha. Gdy gwiazdy jak róże kłują i krzyczy, przez ścianę noc głucha. Przy słabej żarówce i lichej herbacie, z piórem wciśniętym w dłonie, kończmy spóźnioną kolację, bracie, dnia coraz bliżej koniec. Jeszcze tęsknota jak dama uśpiona zaspane powieki unosi. Jak dama uśpiona, jeszcze tęsknota, za którą wypada przeprosić. Nie warte szelonga obietnice, co bolą potężniej niż baty. Cóż, że na oścież okiennice, kiedy za nimi kraty. I wokół jeszcze ci najbliżsi, co kochać im przykazane, w koszmar cię wcisną, który wyśnisz po paru winach nad ranem. Chwała niech będzie zawrotom głowy po nocnym upojeniu, choć gdy łeb uniesiesz ciężki, jak życie znów będzie po staremu. A może jest tak, że póki gdzieś w nas, że póki się resztką choćby klina dzieja, z dnia na dzień od tak nie zmieni nas świat w kamienie tych innych z powodzeniem zmienia. Zobacz, kobieto, co świat nam szykuje, marzenia wyschłe, zmęczone.
Mamy dwie ręce i mamy dwie nogi i bilet w jedną stronę. Próżno lepszego jutra czekamy, które tę niemoc zamuli. Bo wszystko, co słodkie przy nas zostało, to napój z marakuji. Lecz żaden czyn to wielki wzniosły, cierpienie przybijać do czoła, gdy krople nam słone w oczach wyrosły i pustka kobietom dookoła. A może jest tak, że póki gdzieś w nas, że póki się resztką choćby tli nadzieja, z dnia na dzień os tak nie zmieni nas świat w kamienie, gdy inny z powodzeniem zmienia. A może jest tak, że póki gdzieś w nas, że póki się resztką choćby tli nadzieja, z dnia na dzień od tak nie zmieni nas świat w kamienie, gdy inny z powodzeniem zmienia. A może jest tak, że póki gdzieś w nas, że póki się resztką choćby tli nadzieja, z dnia na dzień o tak nie zmieni nas świat w kamienie, gdy inny z powodzeniem zmienia. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Gosia Nazar. Tomasz Brudnowski. Waldek Kondraciuk. Leszek Serafin, wasz skład. Marek Malec, perkusja. Siadam szabat, dziękujemy bardzo. A może jest tak, że póki gdzieś w nas, że póki się resztką choćby tli nadzieja, z dnia na dzień od tak nie zmieni nas świat z kamienie, gdy inny z powodzeniem zmienia. Dziękujemy! Dzięki wielkie! Dziękujemy, dziękujemy! Teraz piosenki Młyn i Gosia na twoje ręce, tak na pamiątkę. Cześć, dzień dobry wieczór, drodzy słuchacze RTM Staszic, Radia Twórczej Młodzieży. W dzisiejszym dniu, czyli 13 stycznia, w niedzielę, znajdujemy się w Hrubieszowskim Domu Kultury, gdzie odbywa się kwesta oraz impreza organizowana z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zapraszam na reportaż. Cześć, dzień dobry wieczór. Cześć wszystkim, cześć. Witam całe wszystkich słuchaczy, witam bardzo serdecznie. Z kim mam przyjemność? Cyprian Kowalik w całej okazałości. Rzeczywiście, masz rację, mógłbym pomylić, bo emocje są dzisiaj tak wielkie, tak bardzo mi się tutaj podoba, że moje serce po prostu przyspiesza do dwukrotnie większych obrotów, że mógłbym nawet zapomnieć, jak się nazywam, ale na szczęście to jeszcze pamiętam. Może emocje wzrosną trochę z czasem, aż usłyszymy kolejnych muzyków na scenie. Z jakiej okazji występujesz dzisiaj na scenie? No myślę, że okazja jest to wszystkim bardzo dobrze znana. Jest dzisiaj piękny dzień. Świętuję zawsze Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, w sumie może nawet bardziej niż Boże Narodzenie, czy Wigilię, czy cokolwiek innego, co mógłbym świętować, i dlatego jest takie wydarzenie, że postanowiłem, że czemu by tutaj nie zagrać. Jeżeli mam okazję komuś pomóc, to robię po prostu. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również. Trzeba swoją przygodę ze śpiewem, kiedy miała 7 lat, a jej pierwszym nauczycielem był Krzysztof Gumiela.
Swoją naukę śpiewu kontynuowała w Hrubieszowskiej Akademii Śpiewu pod okiem Adama Szabata, czyli wszystko jak w rodzinie. I jest jej trenerem do tej pory. Śpiewała w Teatrze Piosenki Młyn, a obecnie występuje sama i z kabaretem Szara Eminencja. Nagrywa covery i własne utwory, publikując je na YouTubie. Pisze piosenki i pracuje obecnie nad własną solową płytą. Przed Państwem Marysia Łyko w towarzystwie swojego taty Maćka. Większy doping. Zróbcie hałas, kochani, zróbcie hałas. O właśnie, właśnie. O. Gramy. Więc teraz was proszę, zaśpiewajcie razem z nami. Wiecie, dla samych siebie, jazda! Głośniej! Głośniej jeszcze bijecie brawa dla siebie, tak jest! Jeszcze więcej! Gwizdy! Piski, gwizdy, tak jest! To wy jesteście orkiestrą, my tu tylko gramy! Władza deprawuje. Absolutna władza deprawuje absolutnie. Ale to zawsze, władza absolutna upada absolutnie. I to jest dobra wiadomość. Macbeth. Ciemna noc, złowroga moc, czai się na drodze twej. Siła wróżb, proroctwa już wbity w serce, zimny nóż poda ci pomocną dłoń, toń otchłanią zmrozi skroń i przytuli wreszcie cię. Jak przyjaciel, twoja śmierć. Kruchy lód, uczuć chłód, wielka gra w spełnionych snach. Pusty dom, twą huczy grą, pusty jej nadając ton. Poda ci pomocną dłoń, wyceluje lufę w stroń i przytuli wreszcie cię, jak przyjaciel twoja śmierć. Blady świt, tron we krwi, uśmiech zły na tronie ty. Szumi las, najwyższy czas, marny los szykuje cios. Poda ci pomocną dłoń, toń
otchłanią zmrozi skroń i przytuli wreszcie cię jak przyjaciół twoja śmierć. Wyceluję lufę w skroń i przytuli wreszcie cię jak przyjaciół twoja śmierć, jak przyjaciel twoja śmierć, jak przyjaciel twoja śmierć, jak przyjaciel twoja śmierć. Słuchajcie, są takie dni, kiedy po prostu nic nam nie wychodzi, więc najlepiej się położyć, się namyślić, co tam się dzieje. I ja tak, jak mam taki dzień, to tak zawsze leżę i leżę i leżę i tak wezmę ten telefon do ręki i tak leżę z tym telefonem i tak przeglądam tego Instagrama, tego Facebooka, to wszystko i tak leżę i patrzę i patrzę i nagle buch! Telefon w twarz mi, na twarz mi spada. No i tak chciałabym powiedzieć, że każdy ma czasami takie dni, więc nie ma się co tym przejmować i po prostu trzeba taki dzień przeleżeć i następny dzień jest na pewno lepszy. Są dni, w których nigdy nic nie wydaje się prawdziwym być. Życie chowa się w tajemniczej mgle. Wtedy leżę i na jawie śnię, bo wiem, że nic się nie wydarzy. Wiem, że nic nie stanie się. I błądzę sobie w resztach marzeń. I nie odnajdziesz wtedy w których zdarza się, że wiem, że nic w nich nie spotka mnie. Wtedy leżę i w cieniu myśli mej nie mogę sama odnaleźć jej, bo wiem, że nic się nie wydarzy. Wiem, że nic nie stanie się. I błądzę sobie w resztach marzeń. I nie odnajdziesz wtedy mnie. Choć jak nic nie dzieje się, to zdarzenie nie unikam. A i tak nie spotkasz mnie, bo ludzi nie spotykam. La ra na ra da raj, daram daram na o da da da.
dni, w których wierny czas zawierusza się i opuszcza nas. Wtedy leżę i w myśli mej leżę i na jawie śnię, bo wiem, że nic się nie wydarzy. Bo wiem, że nic nie stanie się. I błądzę sobie w resztach marzeń i nie odnajdziesz wtedy mnie. Bo wiem, że nic się nie wydarzy. Bo wiem, że nic nie stanie się. I błądzę sobie w resztach marzeń i nie odnajdziesz wtedy mnie. Dla siebie bijecie brawo, więc bardzo proszę cały głośniej. Czas, cały czas dla siebie. Dla siebie bijecie brawo, proszę głośno. I piski i gwizdy, ej! John Travolta i Olivia Newton-John. Nikt nie oglądał. Ludzie, no tak nie oglądaliście, to bardzo polecam ten film. Jeden z lepszych filmów muzycznych. Amerykański, no ale co tam. Śmieszny. Znowu nie mam nic dla ciebie. Nie mam znowu nic dla ciebie. Przecież przechodziłam pole, mogłam przynieść choćby dobrą wolę, ale ja znowu nie mam nic dla ciebie. Nie mam znowu nic dla ciebie. Przecież wygłaszałam mowy, mogłam przynieść choćby dobre słowo. Siebie z sobą nie mam też. Nie ma nic, taka jędza ze mnie jest. Nie ma nic, taka jędza ze mnie jest. Znowu nie mam nic dla ciebie. Nie mam znowu, nie mam znowu nic. Przecież tyle się zdarzyło, mogłam przynieść choćby większą miłość, ale ja znowu nie mam nic dla ciebie. Nie mam znowu, nie mam znowu nic. Tyle się wokoło dzieje, mogłam znaleźć gdzieś choćby nadzieję. Siebie z sobą nie mam też. Nie ma nic, nie ma nic. Taka jędza ze mnie jest. Nie ma nic. Taka jędza ze mnie jest. Znowu nie mam, nie mam, nie mam nic. Znowu nie mam nic dla ciebie. Przecież tyle się zdarzyło, mogłam znaleźć choćby większą miłość, ale ja znowu nie mam nic dla ciebie. Nie mam znowu, nie mam.
mam znowu nic. Mimo, że schodziłam, buty nie mam nawet ze sobą pokuty. Siebie z sobą nie mam też. Nie ma nic, nie ma nic. Taka jędza ze mnie jest. Nie ma nic, nie ma nic. Taka jędza ze mnie jest. Nie ma nic, nie ma nic. Taka jędza ze mnie jest. Nie ma nic, nie ma nic. Siebie z sobą nie mam też. Jędza ze mnie jest. Nie ma nic, nie ma nic, nie ma nic. Ze mnie. Oczywiście oprócz dzisiejszej orkiestry, czyli was, w głównej roli nie ma nic, czyli wielka orkiestra świątecznej pomocy. Wielka orkiestra świątecznej pomocy. Wielka orkiestra świątecznej pomocy. Wielka orkiestra świątecznej pomocy. Nie ma nic oprócz grania. Słuchajcie, sam osobiście znam kilka osób na tej sali. Na pewno jedną, bo widzę ją. Dzięki orkiestrze, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, żyje. Bez bajery. Ta osoba dzięki niej żyje. Pewnie w naszym powiecie jest bardzo dużo takich osób. W przyszłości będzie ich jeszcze więcej. Dzięki waszej ofiarności dla was. Hej! Nic nie ma, nic nie ma, nic oprócz grania nie ma, nic nie ma, nic nie ma, nic oprócz grania nie ma, nic nie ma, nic nie ma, nic oprócz grania nie ma, nic do puszek wrzucajcie, nic oprócz grania nie ma, nic. Wielka orkiestra świątecznej. Moglibyśmy jeszcze grać z pół godziny to w kółko, ale dziękujemy bardzo. Dziękujemy, brawa. Macie dla was, kłyko? Za waszą ofiarność, za to, co wrzucacie, za to, co dajecie. Głośniej, krzyki i gwizdy. Dziękujemy serdecznie, Marysia Łyko i Maciek. Dzięki, dzięki. Obok mnie znajduje się jeden z członków sztabu, wolontariuszy WOŚP. Cześć, dzień dobry wieczór. Powiedz mi, jak się nazywasz i jak przebiega dzisiejsza zbiórka? Witam was wszystkich, nazywam się Aleksandra Dzirba i... O dzisiejszą zbiórkę oceniam bardzo pozytywnie. Ludzie są bardzo życzliwi. Dzisiaj możliwe, że pobijemy rekord, ponieważ bardzo wiele osób dało nam swoje serduszka w postaci pieniędzy. Jak wygląda sytuacja organizacji? Czy przebiega bez konfliktów? A więc wydaje mi się, że przebiega bez konfliktów. Każdy ma swoją rolę, każdy ma tak jakby wyznaczone, gdzie ma iść, co ma robić i wydaje mi się, że nie ma większych komplikacji i problemów, bo każdy wie, co ma robić. Więc tak, tak. Czy chcesz kogoś pozdrowić? Chcę pozdrowić wszystkie osoby, które znajdują się tutaj w Hrubieszowskim Domu Kultury, sztab WOŚP i wszystkich słuchaczy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Znajdujemy się w garderobie artystów. Obok mnie artyści zespołu Gocha. Cześć, jak się nazywasz i na czym grasz? Witam wszystkich, z tej strony Kamil. Gram na gitarze. Powiedz mi, co dzisiaj zaprezentujesz, zaprezentujecie jako zespół? Znaczy tak, ogólnie pojawią się nasze autorskie numery. Ale też, żeby troszeczkę napędzić koncert, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że nasze utwory nie są jeszcze jakoś mega rozpoznawalne, chociaż w Hrubieszowie są odbiorcy, którzy już gdzieś kojarzą i to nam się podoba, zaprezentujemy też trzy covery. Także każdy, żeby mógł sobie pośpiewać, będzie energetycznie, rockowo, a nawet troszeczkę nawet metalowo, bym powiedział momentami. No cóż, może Kajetan coś doda, nasz drugi gitarzysta, który z nami jest. Dobrze, przekazujemy mikrofon do drugiego artysty. Cześć i czołem. Hej, Kajetan Pańko z tej strony. Gitara numer dwa, tak myślę. Nie ustaliliśmy jeszcze jakby tutaj ważności swoich funkcji w zespole, więc ustalmy może je teraz jako równorzędne. Dobrze. Co dzisiaj ciebie tutaj sprowadza? Sprowadza mnie tutaj to, co nas wszystkich, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jestem tutaj co roku, żeby pomagać, zwykle co roku z różnymi projektami, tak żeby nie znudzić ludzi swoim graniem, to przynajmniej wymieniam ludzi wokół. I tak jak Kamil powiedział, zaprezentujemy dzisiaj dwa swoje utwory.
plus 3 covery, więc będzie dosyć szeroki wachlarz od lżejszego rocka, od takich może nawet poprokowych klimatów do heavy metalowych. Oprócz pomocy w zbiórce Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czy spotkałeś się z innym przykładem? Właśnie z ostatniej chwili dowiedziałem się, że pierwszy artysta, Kamil, miał styczność z Maluchem. Opowiedz mi, jaka to była przygoda? Styczność, no można tak to nazwać. W tamtym roku udało mi się szczęśliwie wylicytować pomarańczowego, przepięknego Malucha. W ten sposób mam nadzieję, że pomogłem w zbiórce pieniędzy na woźb. No a cóż, no Maluch do tej pory świetnie się sprawuje, jeździ. Był testowany pod różnym względem wytrzymałościowym i prędkościowym. No i ogólnie mam nadzieję, że w tym roku również ktoś może z naszego grona muzyków rubieszowskich wylicytuje trzeciego Malucha już, tak? Który staje się powoli tradycją w naszym mieście. I właśnie tutaj widzę, przyłącza się do nas nasz trzeci element, nasz Piotrek basista. Może byś parę słów chciał powiedzieć, Piotrku? Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami. Dobrze, i ostatnie pytanie na koniec. Czy macie do czynienia z woźbem na co dzień? Tak, myślę, że wszyscy mamy do czynienia ze sprzętem, który Wielka Orkiestra zakupiła do szpitali. Myślę, że ciężko jest wejść na jakikolwiek oddział i nie zobaczyć tego sprzętu, także tym bardziej jesteśmy zadowoleni, że możemy pomóc chwilę tutaj swoją muzyką, bo po prostu widzimy tego efekty. Dziękuję serdecznie. Dzięki. Dziękuję. Który powstał 2 lata temu w Hrubieszowie z inicjatywy wokalistki Gosi. Gitarzystów. Kamila, Kajtka, Piotrka i perkusisty Tomka. Mimo niedługiego czasu istnienia projektu zespół pojawił się na wielu scenach muzycznych w całym kraju. Między innymi mogliśmy zobaczyć na koncertach u boku polskiego znanego rapera, wokalisty Nowatora. Gosia bardzo często z nim występuje. Zawsze jak jedziemy na koncerty, to cały czas nam o tym Nowatorze opowiada. Dużym sukcesem było zakwalifikowanie się zespołu do czołowej ósemki ogólnopolskich festiwalu muzyki rockowej Rokowisko 2017 w Rykach. Aktualnie grupa przygotowuje się do wydania pierwszego autorskiego singla wraz z teledyskiem, który chcą zrealizować na terenie naszego miasta. Bo jak sami podkreślają, że jest to bardzo istotne, żeby nie zapominać skąd się jest, skąd się pochodzi. Pojawiali się na koncertach m.in. w Łomży, Zamościu, Lublinie, Hrubieszowie, Chełmie oraz Pizerni, Lodziarni, Alibi we Frampolu. Przed Państwem zespół Gocha! Okej, moi drodzy, witamy Was bardzo serdecznie i mamy nadzieję, że przyjmiecie nas po prostu cieplutko i będziecie razem z nami głośno śpiewać. Nadchodzi sen i wszystko zmienia się. Już nie ma nic, już minął strach i świat rozpłynął się. Zostałam tu i nie wiem już, czy świat piękniejszy nie jest. Gdy patrzę w dół, to cieszę się, że widzę znów twój świat. Yeah!
już słyszycie mniej więcej, na czym to polega. Słuchajcie, jeżeli choć trochę mnie znacie, a znacie, to wiecie doskonale o tym, że ja uwielbiam, kiedy publiczność śpiewa. I mam nadzieję, że w kolejnej piosence będziecie razem z nami bardzo głośno śpiewać, tym bardziej, że na pewno ją znacie. Za chwilę usłyszycie i mam nadzieję, że wszystko pójdzie po prostu gładziutko. Jedziemy. Było ciepłe lato, choć i dużo wina się piło i tak zaczęła się wakacyjna przygoda. On był jeszcze młody i ona była młoda. Zakochani przy świetle księżyca nocami chodzili długimi leśnymi ścieżkami. Tak mijały tygodnie, lecz rozstania nadszedł czas. Zawsze mówił jedno zdanie, moje śliczne ty kochanie. Ostatniego dnia tych pamiętnych wakacji kochali się namiętnie, z męskiej ubikacji i przysięgli przed Bogiem miłość wzajemną, że za rok się spotkają i na zawsze ze sobą już będą. Chodźcie bliżej, słuchajcie. Deszcz za nią i pisał to nie listy miłosne, w samotności przeżył jesień, zimę, wiosnę, nie wytrzymał do wakacji, postanowił ją odwiedzić, bo nie dostał już dawno od niej żadnej odpowiedzi. Gdy przyjechał do jej domu po dość długiej podróży, cieszył się, że ją zobaczy, w końcu tyle dla niej znaczył. Gdy ona kończała, szybko się schowała, drzwi mu matka otworzyła i głośno Agnieszka już dawno. Ale ja chcę was usłyszeć, miało. Raz, dwa, trzy, a... Pięknie. Raz, dwa, trzy, Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka. Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka. Rozczarował się, bo takie są zawody miłosne. Cierpiał całą jesień, zimę, no i wiosnę. A gdy przeszło mu zupełnie, pojechał na wakacje tam to miejsce, by zobaczyć. I tak się stało, że przypadkiem ona też tam była. Ucieszyła się ogromnie, gdy go tylko zobaczyła. Zapytała się, czy w sercu jego jest jeszcze Agnieszka. Odpowiedział jedno zdanie: Agnieszka już dawno. Drogie panie, spróbujecie? Raz, dwa, trzy, a? Panowie, dacie radę? Raz, dwa, trzy, a? Bomba, no to teraz razem. Raz, dwa, trzy, a? Pięknie! No i pięknie i fantastycznie. Słuchajcie, mamy nadzieję, że będzie jeszcze głośniej. Moi drodzy, teraz zagramy utwór, myślę, że wszystkim doskonale znany, ale coś się tutaj chyba poluzowało u Tomka w stopie. Słuchajcie, musimy sekundę poczekać. Tak to jest właśnie, kiedy się gra, tak to właśnie jest, moi drodzy. No i cóż mogę powiedzieć? My się bardzo cieszymy, że jesteśmy dzisiaj tutaj z wami. Moi drodzy, mieliśmy roczną przerwę. Ja jestem przekonana, że większość z was po prostu wie, dlaczego to się wydarzyło, że ta roczna przerwa u nas wystąpiła, ale jesteśmy. Wracamy i już niebawem nasz pierwszy klip. Mamy nadzieję, że zrealizujemy go przy pomocy naszego wspaniałego Chrubieszowa. Będzie to klip do piosenki pod tytułem Do przodu. My idziemy zawsze do przodu, a więc tego się trzymamy i po prostu tak nazywał się będzie kolejny nasz utwór. Ale zanim go zagramy, to już teraz, Tomku, jesteś gotowy? Już masz stopy? Okej. Okay. Hi-Fi, superstar, superhit. To na pewno znacie. Zaśpiewajcie z nami głośno.
czas. Nowa płyta, już kolejny przebój nocy wciska się w mózg. Nerwowy rytm nagle chwytasz i pod skórą jak automat wali ci puls. Popijasz łyk ciepłej coli, z niesmakiem kręcisz głową, że to nie to. A jednak żal wypaść z roli, właśnie tutaj, właśnie teraz sobie na złości głośno. Hej ty, superstar, superhit, jest kto jeszcze rzekły nad konsolę ty. Hej ty, superstar, superhit, na zwariowane sty, świat ma apetyt. Hej ty, superstar, superhit, jest kto jeszcze rzekły nad konsolę ty. Zwariowane sny, świat ma apetyt. Oporywa cię gra pozorów, histeryczna deformacja, życie na stan. Aż kapie pot z tranzystorów, coraz pusty ten sam numer, szlira i kłam. Zielony blask pod palcami, tu za frajer można znaleźć piekło i raj. To niczy dusz za oknami, senne oczy, pusta kieszeń, city by night. Hej ty, superstar, superhit, i z krokiej ścieży kłys nad konsolę ty. Hej ty, superstar, superhit, na zwariowane sny, świat ma apetyt. Ścieży kłys nad konsolę ty. Hej ty, superstar, superhit, na zwariowane sny, świat ma apetyt. Hej ty, superstar, superhit, i z krokiej ścieży kły nad konsolę ty. Hej ty, superstar, superhit, na zwariowane sty, świat ma apetyt. Hej ty, superstar, superhit, oh yeah. Hej ty, superstar, superhit, na zwariowane sty, świat ma apetyt. Słuchajcie, teraz chciałabym, byście podnieśli wszystkie ręce do góry i poklaskali razem z nami troszeczkę. Śmiało! Głośniej!
spotkamy. Odpowiedz proszę. Będziemy nagrywali telewizję. Moi drodzy, a tymczasem ostatni utwór, aby was nie zanudzać, aby to wszystko jeszcze jak najdłużej mogło potrwać. Coś po ich waszemu. White man came across the sea, broke your pain, mystery, could not try much for free, took your pain, we find his heel, we find his heel, we find his heel, broke your pain, mystery, and could not try much for free, we'll be here, be set free. Of color, attack run to the hills, push through, run for your life, run to the hills, run for your life. Running blue, just another way. Coping the heart to the gay. Mothers the feet and the staff in the back. Women of children of color. Attack. Run to the hills. Run for your life. Run to the hills. Run for life. No i słuchajcie, kto stał ten razem z nami głośno? Spróbujcie! I nasz cudowny basista Piotr. Dziękujemy bardzo. No, teraz przechodzimy do szatni w Hrubieszowskim Domu Kultury, która zamieniła się na skutek plakatów, które obszernie znajdują się wszędzie. Między ladami, na stołach znajdują się przeróżne plakaty. Dzień dobry. Obok mnie znajduje się jeden z wolontariuszy kwestujących. Powiedz mi, co kwestujesz na tym stanowisku?
Na tym stanowisku sprzedajemy plakaty, które były w Kruszowskim Domu Kultury w kinie, które zostały przeznaczone na sprzedaż i pieniądze z tego idą właśnie na WOŚP. Z plakatów mamy na przykład plakaty z bajek, jak Smurfy, Zwierzogród, ale mamy też plakaty z filmów, na przykład Claire, Pitbull, Venom. Ogólnie to jest bardzo dużo plakatów i są 3 plakaty specjalne, które kosztują, których cena minimalna to 30 zł. I jest to plakat z Powidoki. Tytuł filmu to Powidoki, Ostatnia rodzina i Zimna wojna. I to są 3 plakaty, których minimalna cena to 30 zł, a reszta to tylko 5 zł, więc... Kolejne pytanie do Ciebie kieruję. Mianowicie, powiedz mi, czy przychodzą kolekcjonerzy? Jeszcze się z taką osobą nie spotkaliśmy na stanowisku, niestety. Ale jest bardzo dużo osób, które przychodzi i kupuje po kilka lub nawet kilkadziesiąt plakatów. Więc bardzo fajnie, że ludzie kupują takie rzeczy. Czym na co dzień się zajmujesz? Jestem uczniem szkoły imienia księdza Stanisława Staszica i uczęszczam do klasy pierwszej liceum. Co Ciebie skłoniło, abyś uczestniczył w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy jako wolontariusz? Chęć pomagania to jest pierwsza sprawa i ogólnie to jakoś tak cały ogół WOŚP-u, cały cel, jaki przyjął sobie Jurek Owsiak, jest naprawdę bardzo fajny i bardzo mi się to spodobało i to już mój drugi finał, albo trzeci nawet, w którym uczestniczę. Czy każdy może przystąpić do takiej imprezy charytatywnej? Jak najbardziej każdy może przystąpić, pomagając kwestującym z puszkami. Każdy może się zgłosić jako wolontariusz i pomagać. Czy chcesz kogoś pozdrowić? Jak najbardziej. Chciałbym pozdrowić panią Kasię, która jest głównym zarządcą sztabu, ale niestety wylądowała w szpitalu przed całą orkiestrą. Dziękuję serdecznie. Ja również. Cześć i czołem. Obok mnie znajduje się osoba z widowni. Dobry. Jak się nazywasz? Adam Kowalski. Adamie, powiedz mi, jak osoba trzecia, jak odczuwasz, jak widzisz Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, dzisiejszą inicjatywę? Jest bardzo fajnie, ludzie naprawdę się inicjują do tego wydarzenia. Jest miło, fajnie, atmosfera jest naprawdę, naprawdę bardzo fajna. I uważam, że jak będzie tak co roku, to naprawdę Chrubieszów się bardzo rozwinie. Okej. Chcesz kogoś pozdrowić? No, pozdrawiam na pewno moją klasę ze szkoły podstawowej numer 2. Pozdrawiam mamę, tatę. No i to tylko tyle. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, do widzenia. Wśród nas pojawił się zespół Ulica 30. Cześć, dzień dobry, wieczór. Co was tutaj sprowadza? Jaka inicjatywa? Jurek Owsiak. Jurek Owsiak. Tak, Jurek Owsiak, zdecydowanie. Co dzisiaj będziecie robić? Co zaprezentujecie na chrubieszowskiej scenie? Balet tradycyjny. Nasze utwory, dobra, tak poważnie. Nasze utwory, tradycyjnie. Dla kogo dzisiaj gracie? Dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Co myślicie o Orkiestrze Wielkiej Świątecznej Pomocy? Popieram, wspieram, no i gratulacje. Czy macie z nią do czynienia na co dzień? Oczywiście. Wielokrotnie korzystałam ze sprzętu fundowanego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i jestem gotowa włożyć całe moje serce w ten koncert. Czy chcecie kogoś pozdrowić? Jeżeli tak, to kogo? Mamę i tatę. Ja Cypriana chciałam pozdrowić, bo niestety go nie ma to teraz z nami i serdecznie go pozdrawiam. Ja Elizę bym chciał pozdrowić w takim razie, bo jednak niż Cypriana lepiej chyba, nie? Ja bym chciała Pawła i Michalinę, bo ich też nie ma i nie wiem, gdzie jest, są. Dobrze, dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. I wystąpią Cyprian Kowalik, gitara prowadząca, Kacper Śliwa, gitara rytmiczna, Sławek Olko, gitara basowa, Paweł Capiuk, perkusja i wokal Sabina Potarucha. Ulica 30. Thank you.
głowie błąka się. Zastanów się, zanim znów coś powiesz, zastanów się. I nie mów koniec. Musisz zmieniać się, jeśli chcesz zmieniać świat. Twoje czyny są kroplą w tym morzu spraw. Księdze wszystkich sług, jesteś jak jeden z nas. Zanim zmienisz to, zacznij od tego dnia. Tego dnia. Jednego dnia. Porozrzucane myśli w twojej głowie ciągle chcesz odnaleźć drogę. Zastanów się, zanim będziesz wrogiem, zastanów się i nie mów koniec. Musisz zmieniać się, jeśli chcesz zmieniać świat. Twoje czyny są kroplą w tym morzu spraw. Księdze wszystkich słów, jesteś jak jeden znak. Zanim zmienisz rok, zacznij od tego dnia. Tego dnia. Jednego dnia. Bardzo się cieszymy, że możemy tutaj być z wami trzeci rok i że liczymy tutaj nasz czas właśnie na WOŚP-ie. Dziękujemy wam bardzo. Na ulicach ludzie i rozbite butelki. Dookoła dym, ktoś broń wziął do ręki. Na ulicach ludzie, choć noc latarnie gasną. Na ulicach ludzie, którzy tej nocy nie zasną. Yeah.
sobie, chłopcze, wyrzuć ten pistolet złoty, jak masz na imię, chłopcze. Czy wiesz, czym są kłopoty? Popatrz na siebie, chłopaku, po co ci te monety? Chcesz sprzedać wady i kupić za nie zalety. Na ulicach został tylko dym i ogień. Twoje ideały płoną, gdzie zgubiłeś wodę. Nie zagasisz, nie zagasisz ich. Wszystko było inne. Ci, którzy nie wierzą, nie staną w szeregach walki ze złem. Podobno to wiedzą, jaki los czeka was i mnie. Ci, którzy nie marzą, pragnący tylko rozlać krew. Wolimy iść na domu, niż zobaczyć cię, lecz zanim pójdziemy w drogę, musimy czy walka, albo po prostu długi sen. Gdy słyszę cichy głos prawdy, zaczynam bać się. I wiem, że kiedyś popatrzę z góry na ten świat.
słoni mi wszystko, czarnych kłębów gęsty pan. Woli by iść za tobą, niż zobaczyć cię, lecz zanim pójdziemy w drogę, musimy wybrać cel. Woli by zginąć bronią, niż przeżyć bez niej, lecz zanim pójdziemy na front, musimy. Bardzo. Bardzo się cieszymy, że możemy tu być już ten trzeci rok i że właśnie w OŚPE-em liczymy nasz czas wspólny razem. Bo dziękujemy wam bardzo. Słuchajcie, to będzie rekordowa informacja dla wszystkich mediów, które w ogóle tutaj są i dla wszystkich mediów w Polsce. Mam nadzieję, że Jurek Owsiak doceni ten nasz wkład pracy, który tutaj wszyscy razem po prostu tworzymy i że to wielkie chybieszowskie granie naprawdę ma sens. 10 tysięcy po raz pierwszy. 10 tysięcy po raz drugi. I 10 tysięcy! Nie. 10,5! No nie. Mamy 11! 11! Niesamowita sytuacja. 11 tysięcy. Kto da więcej? Kochani, jak dobijecie do 12, to będzie razy 2. Uwaga. 11. 11. 11 po raz pierwszy. 11 po raz drugi. I co? 11 po raz trzeci. Brawo. Justyna Tywoniuk, restauracja Magistra, zapraszamy cię serdecznie tutaj. Słuchaj, po prostu wsiadasz w tego malucha. Zróbcie hałas! Hałas, 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 hałas! Wsiadaj! Słuchajcie, ona marzyła o tym po prostu, żeby tym maluchem dzisiaj stąd wyjechać. I chyba marzenia jej się spełniły. Kochani, jak taka kobieta... Zapraszamy właściciela, pierwszego właściciela tego samochodu. Jeżeli jest z nami, zapraszamy na scenę do wspólnego zdjęcia. Kochani, nie wierzę, nie wierzę. Zapraszamy serdecznie pana tutaj. Czyli pana Grześka, który kupił ten samochód. I mamy właściciela, czyli kto jest z nami? Od kogo był kupiony samochód? Proszę państwa, Mariusz Konopko ten maluch miał, sprzedał. Brawo! Brawo, zapraszamy. Teraz przekazuję dokumenty panu. Stańcie wszyscy przy maluchu. Stańcie, a tak z boku może.
Słuchajcie, Justyna powiedziała, że ona przyszła na licytację tylko po to, żeby wylicytować tego właśnie malucha. Gorące brawa dla niej jeszcze raz, kochani. To jest po prostu niesamowita chwila. Kochani, restauracja Magistrat od tej pory będzie dowoziła wszelkie dania maluchem. A, to Justyna będzie jeździć tym maluchem. Super, brawo. Brawo, brawo. Teraz przed Państwem zespół Pruderia. To nasz chrubieszowski kolejny zespół. Powstał w 2015 roku i jak mówią członkowie zespołu, założony został dla zdrowia psychicznego. Czyli spotykają się, żeby się odstresować. Próby mają tutaj w Chrubieszowskim Domu Kultury. Tworzą własną muzykę. Dzisiaj ją dla Państwa przedstawią. Oczywiście zawsze ich inspirowała rockowa muzyka. Także wykonują wyłącznie autorskie utwory. No cóż, cały zespół chętnie włącza się w różnego rodzaju inicjatywy. Zawsze ma na względzie niesienie radości, pomocy tą swoją muzyką. Nie inaczej jest też tym razem. Członkowie tego zespołu grają z orkiestrą w Chrubieszowie od początku, kiedy gramy. Także to też jest duże brawa dla nich. A w zespole są Zorba, czyli Marcin Rus, gitara basowa. Chopin, Marcin Szopiński, gitara. Ja się tu schowam. Bogdan Stecko, gitara prowadząca. Brat Joli. Tak, mój brat i drugi brat, który tam siedzi za perkusją, Antoni Stecko. Przed wami Pruderia. Często słyszysz, że nie można. Jak często słyszysz, to nie tak. Czy one chcą nas uczyć życia, gdy my już wiemy, że to nasz czas? Wyjdź za tym drzwi, nie ucz mnie, jak sobą być. Ja lepiej wiem, co robić mam, by dobrze żyć. Nie trzeba mi na mony gór i kobiet. Wystarczy chleb do chleba, nóż i wóz do snów. Jak często słyszysz, że nie można. Jak często słyszysz, to nie tak. Czy one chcą nas uczyć życia, gdy my już wiemy, że to nasz czas? Wyjdź za tej drzwi, nie ucz mnie, jak sobą być. Ja lepiej wiem, co robić mam, by dobrze żyć. Nie trzeba mi mamony gór i kobiet stu. Wystarczy chleb do chleba, nóż i wóz do snu. Siema, witamy serdecznie. Moi drodzy, teraz coś przyjemnego, coś
o poszukiwaniu siebie. Zmieniam cały świat, czy zamieniam w biel, ciemno światło zmienić chcę. Jestem pewien, radę dam. Nie wiem, co takiego strach mógłby zrobić, by przed tym mógł powstrzymać mnie. Jasno płacz i śmiech, odkupienie ciężki grzech. Walczę z całym złem, żeby w dobro zmienić je. Walcz i ty jak walczę ja, razem uleczymy świat. Jak nie cały, no to może mały nasz. Zobaczysz, jeszcze podziękujesz mi. Ciemno, jasno, płacz i śmiech, odkupienie ciężki grzech. Walczyć całym złem, żeby w dobro zmienić się. Moi drodzy, teraz będzie kawałeczek dla wszystkich,
zwolenników naszej małej ojczyzny, dla naszego Herbatkowa, dla tych, którzy chcą być tutaj z nami. Jedźmy! Życiem swym nie rób nic na siłę, oni tak wyśmieją, to nie dogodzisz wszystkim. Olej, bo kto nie może dać, nie daje przecież nic, znasz ile możesz, by spełnionym być. Nie patrz na to teraz, oni tak rozliczą cię, na zielonej wyspie nie będzie ci, że pakuj się, uciekaj stąd, zostaw wszystko sobą bądź. Potrzebujesz innej twarzy, kupisz ją. Pakuj się, uciekaj stąd, zostaw wszystko sobą bądź. Potrzebujesz innej twarzy, kupisz ją. Kto nie może dać, nie daje przecież nic, znasz ile możesz, by spełnionym być. Nie patrz na to teraz, potem i tak rozliczą cię, na zielonej wyspie nie będzie ci źle. Pakuj się, uciekaj stąd, zostaw wszystko sobą bądź. Potrzebujesz innej twarzy, kupisz ją. Pakuj się, uciekaj stąd, zostaw wszystko sobą bądź. Potrzebujesz innej twarzy, kupisz ją.
Super. To było dla wszystkich tych, którzy chcą uciekać gdzieś tam na zielone wyspy. Idziemy dalej, moi drodzy. Jeden ostatni kawałeczek od nas dla was. Zadowolić chciałbyś wszystkich, wszystkim nie da pomóc się. Trzeba spojrzeć w serce swoje, trzeba wiedzieć, kim się jest. Nie potrzeba ciemnych mocy, kiedy sam wiesz, czego chcesz. Że nie wszyscy dobrze wiemy, samo nic nie zmieni się. Trzeba starać, trzeba siły, bo inaczej będzie źle. On nie zrobi nic za ciebie, choć tak myślisz, choć tak chcesz. Bo od ciebie to zależy, przecież dobrze o tym wiesz. Już rozumiesz, o czym mówię, czy przy swym upierasz się? Nie pomoże ci nikt inny, choć naprawdę tego chcesz. Musisz wierzyć w to, co wierzysz i wyznawać prawdy te. Przeżyć życie swe z uśmiechem, a na pewno będzie lżej. Przecież wszyscy dobrze wiemy, samo nic nie zmieni się. Trzeba starać, trzeba siły, bo inaczej będzie źle. On nie zrobi nic za ciebie, choć tak myślisz, choć tak chcesz. Bo od ciebie to zależy, przecież dobrze o tym wiesz. Dziękujemy bardzo, grupa Pruderia.